Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z serii Rozmowy przy make-upie, a moim gościem jest Asia, koleżanka tancerka, z którą poznałyśmy się na planie programu telewizyjnego, ale Asia pracuje w teatrze. Tak. Dzień dobry, nazywam się Asia Sikorska, jestem tancerką Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Obecnie na małym zwolnieniu z racji obostrzeń i pandemii, ale mam nadzieję, że już wkrótce wrócę na scenę oraz na... Plany, żebyśmy mogły sobie razem popracować. Tak, trzymamy kciuki. Tak, stęskniłyśmy się już za Anią, więc mam nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Tak, oby. A ja zrobiłam dzisiaj na Asi taki kolorowy makijaż. Też porozmawiałyśmy sobie trochę o Asi pracy, jak to wygląda u Ciebie. Także jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie dalej. Ja się nazywam Ania Tkaczyk, jestem makijażystką. Też koniecznie zostawcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A teraz przechodzimy do filmu, do rozmowy i makijażu. Porozświetlam Ci jeszcze trochę. Dobrze. Mamy nałożony podkład w kolorze Twojej skóry. Jeszcze tutaj troszeczkę dołożę jaśniejszego korektora. Teraz będę robiła coś, co bardzo lubisz, czyli konturowanie. A rozmawiałyśmy o teatrze, to wyjaśnimy dla tych, którzy oglądają, gdzie Ty pracujesz i przy jakich projektach. W obecnej sytuacji ciężko powiedzieć, gdzie pracuję. Ale jak jest normalna sytuacja, to pracuję w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Od czasów pilotów, którzy chyba zaczęli się w 2017 bodajże, mam nadzieję, że nie ściemniam. Właśnie grałam w pilotach, tańczyłam, bo jestem tancerką. Jest to dosyć istotna informacja. Jestem tancerką w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Tańczyłam w pilotach, teraz w AIDzie, która się dosyć rozwleka, bo no niestety pandemia nam zabrała możliwość pracy i cały czas walczymy o to, żeby jednak móc wrócić na scenę, więc AIDA cały czas jest w zawieszeniu, a w międzyczasie dostałam się do kolejnej, to jest bardzo takie AIDowe, przypuszczam teraz, produkcji. Próbę zaczynamy 18 stycznia, wtedy mogłabym coś więcej powiedzieć. Okay. Natomiast jest to spektakl, który z założenia nie jest przeznaczony dla tancerzy, bo jest to nieduża produkcja, podobno bardzo fajna, ale nieduża, na mniejszą scenę, a my będziemy przekładać ją na dużą scenę. Ale że teatr nasz jest na tyle kochany, że myśli o swoich pracownikach, no to wykreował miejsce również dla tancerzy w tej produkcji. Duże, duże podziękowania. Premiera planowana jest na 17 kwietnia. Czyli Twój pierwszy spektakl to byli piloci. Tak, Znaczy tak, miałam się nie cofać do dzieciństwa, ale jak miałam 9 lat... I teraz lecimy z historią życia Asi. Ale autentycznie. Tańczyłam wtedy w zespole Tintilo, to taki, on nadal istnieje, zespół taneczno-muzyczny, wokalny dla dzieciaków. I z spektaklem Przyszła fala, świat oszalał, występowaliśmy na deskach Teatru Muzycznego Roma, tylko to była jeszcze wtedy operetka warszawska. Więc dokładnie Roma to nie od pilotów, tylko dzieciaka, dlatego jednak trzeba było zahaczyć o to dzieciństwo. No więc piloci to już był w sumie moja druga przygoda z Romą, no ale już taka pierwsza na poważnie. I wzbraniałam się trochę, nie ukrywam, przed teatrem, bo oczywiście występowałam na deskach wielu teatrów, ale zawsze to były takie spektakle gościnne, typu Mazepa w Teatrze Polskim, Turandot w Teatrze Wielkim, w którym miałam nawet okazję grać topless. Okej, takie buty. No dobrze, dobrze. No, ale w wielu, wielu teatrach gościnnych, że tak powiem, natomiast nigdy tak na 100% nie angażowałam się w teatr, no więc nie wiedziałam, czy to jest mój moment na to, żeby pchać się do teatru i wejść w taką korporację jakby artystyczną, no bo to tak w sumie, no bo do tej pory pracowałam jako freelancer i na różnych możliwych polach działania, a to w telewizji, a to w jakimś teatrze, a to eventy, więc działo się dużo wszystkiego, ale tak nie wiedziałam, czy chcę już się tak uziemić. Uziemić? Uziemić, tak, bo ludzie właśnie...
inaczej, Teatr Roma ma to do siebie, że gra jeden spektakl przez 2 lata. Mhm. To jest jeden tytuł, ewentualnie na nowej scenie, małej scenie jest kolejny tytuł. Więc trzeba mieć tą świadomość, że pracując w Romie, pracuje się 6 dni w tygodniu, codziennie. No wiadomo, zespół ma też możliwość, tam nie wiem, ja w tym momencie mam 10% spektakli, które mogę oddać i zrobić sobie wolne. Przyjeżdżam do teatru około 17, maluję się, czeszę się, bo już akurat w Aidzie jestem w stanie sama sobie robić dobie ręce i inne tam dopinki. Więc cały dzień do tego czasu mam wolny i mogę gospodarować go tak, jak tylko mam ochotę. No ale niestety praca w telewizji też polega na tym, że są próby przed południem, po południu, nagrania są od rana do wieczora, więc niestety tutaj już nie da się aż tak tego pogodzić. No i tak to wygląda, że trzeba trochę jednak odpuścić jedno, a robić coś innego. Twoja twarz brzmi znajomo, no robiłam ją od samego początku, od pierwszego odcinka pierwszej edycji, więc kilka lat już przy tym pracowałam, kilka edycji dobrych zrobiłam z 10, tak przypuszczam, takim w dużej mierze. Nie więc już szkoda tego zostawiać? Wiesz co, no było szkoda, no bo program daje akurat tę niesamowitą możliwość, że za każdym razem robi się coś innego. Zawsze inna choreografia, inny styl taneczny, zawsze inne wyzwania, charakteryzacje. No jest dużo, dużo rozmaitości. A wiadomo, w teatrze zawsze gra się to samo, w tym samym kostiumie, w tej samej fryzurze, makijażu, więc nie ma szansy na jakieś urozmaicenia. Ale jednak kontakt z widzem i bycie na scenie to jest coś... Sama się bałam tego, naprawdę. Bałam się 2 lat grania jednego spektaklu. To było właśnie przy pilotach. Dzień w dzień to samo, taka rutyna. Ale kurczę, jak kończyliśmy grać, ryczałam na scenie podczas ukłonów. I wiedziałam, że mogłabym to jeszcze ciągnąć dużo dłużej. Czyli to ta widownia ci daje taką energię. To jest niesamowite, tak, bo właśnie to też widać w momencie, kiedy na przykład graliśmy w marcu ostatni spektakl Aidy, teraz przed tym zamknięciem, wiedzieliśmy, że gramy ostatni spektakl, część widzów nie przyszła. Już graliśmy do takiej mocno przeżydzonej widowni, to już była taka inna atmosfera, jest inny odbiór, jak ma się pełną widownię, która w dodatku na koniec daje owację na stojąco, a nagle jest taka przerzedzona, to wiadomo, też jest mniejsze takie odbicie tej energii, bo my dajemy bardzo dużo energii od siebie. Jak jest dużo widzów, to oni też odbijają tę energię. Jak jest mniej widzów, no to aż tak się tego nie odczuwa. Moja ścieżka potoczyła się właśnie do Teatru Buffo, w którym siedziałam chyba z 6 lat. Miałam wtedy z 15 lat, 16 może. I poczułam, że to jest tak niesamowita frajda być na scenie. A właśnie ja chciałam się ciebie też zapytać, czy ty musisz umieć grać w momencie, kiedy tańczysz? No bo tak naprawdę wypadałoby, tak jak patrzyłam na ciebie na scenie, to rzeczywiście tam są takie elementy, w sensie ty nie mówisz, nic nie śpiewasz, ale no jakby pokazujesz różne rzeczy, więc no jak na mnie grasz, czyli musisz coś takiego umieć. Czy ty się szkoliłaś też z tego? No więc właśnie bardzo dużo mi dały te zajęcia w studio Metro przy Teatrze Buffo. Naprawdę to jest rewelacyjna rzecz, nie wiem czy nadal istnieje, bo dawało bardzo wszechstronne przygotowanie. Właśnie teraz jest dużo szkół musicalowych, właśnie między innymi takie, w których sama prowadzę taniec. I one dają zarówno zajęcia aktorskie, wokalne, taneczne, czyli kompaktowo przygotowują dzieciaka, który ewentualnie może trafić kiedyś na scenę. I to jest super rzecz, bo faktycznie każda scena, czy taneczna, czy wokalna, czy stricte aktorska, wymaga aktorstwa. No ja nie mogę wejść na scenę, zatańczyć swojej partii, po prostu zejść. Muszę wczuć się w daną rolę. Znaczy, no nie mam konkretnej roli niestety, tancerki nie mają ról. No ale to było zmienić. Ja wychodząc na scenę, czuję, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie nie wczuć się tak na 100% w to, co robię. No bo to jest zarówno moja praca, ale też szacunek dla widza, który wydaje pieniądze na to, żeby zobaczyć super sztukę, bo to jest naprawdę super sztuka. Wiem, że kochasz to, co robisz, bo to widać, to słychać, jak o tym opowiadasz, jakby całą sobą emanujesz tą pasją swoją. A
na pewno zdarzyły Ci się momenty zwątpienia, albo jakieś kontuzje, albo jakieś momenty, kiedy wydawało Ci się, że no już dalej nie pociągniesz. Może opowiesz coś też o tym, bo to nie zawsze jest sielanka, jakby w każdym, nawet najbardziej pasjonującym zawodzie zdarzają się takie momenty gorsze. No więc tak, nie dotarłam jeszcze do momentu, tak mi się wydaje, takiego zwątpienia, czy to jest to, co chcę robić, bo wiem, że tylko i wyłącznie to chcę robić. To jest najgorsze właśnie tak naprawdę w tym wszystkim, że nie potrafię sobie wyobrazić, że robię coś innego i że cokolwiek innego sprawia mi chociaż w połowie taką frajdę, jak taniec, jak bycie na scenie, to jest najlepsze właśnie, bycie na scenie, bo mogę nawet i nieść tacę na tej scenie, ale żeby być na scenie, jest to forma uzależnienia i jest to bardzo kiepskie z tego względu, że naprawdę mam 37 lat i wiem, że moja kariera na scenie no już będzie bardziej dobiegać końca niż się rozkręcać, a mimo wszystko nie jestem w stanie znaleźć dla siebie innej drogi. Znaczy szukam teraz, szczególnie pandemia dała teraz bardzo duże pole do popisu, ale mimo wszystko jest to wszystko związane z ruchem. A wolałabym jednak znaleźć coś, co ewentualnie obyłoby się bez ruchu, bo wiadomo, kontuzje są prawdopodobne. Tfu, nie będę się wypowiadać, bo nie mam na razie o czym, niech tak pozostanie. Ale wiadomo, że już każda tam część ciała gdzieś doskwiera i zawsze się na coś narzeka. Natomiast moment zwątpienia to właśnie miałam tylko trochę z zupełnie innej, zupełnie innego powodu, jak przyszłam do teatru, do pilotów, bo spodziewałam się tańca na najwyższym poziomie, znaczy poziom super, tylko właśnie wyszłam z Polsatu, wyszłam z Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie do każdego odcinka robiliśmy nowe choreografie, czasami naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane, czasami prostsze, czasami tylko chórki, ale zawsze się coś działo. A w pilotach okazało się, że tego tańca nie było jakoś bardzo dużo. Tym bardziej, że był to taniec dostosowany do danej epoki, w sensie do danych czasów. I nie ukrywam, byłam zawiedziona. Ale no to jest trochę coś za coś. Można super, super tańczyć w każdym odcinku, ale może być też na scenie z widownią, która daje tyle energii, że rekompensuje wszystko. I tak naprawdę już grając 30 spektakli miesięcznie, nawet się nie zauważa tego, że nie ma aż tak dużo tańca, bo jednak dzień w dzień tańczyć bardzo skomplikowane tańce, no byłoby ciężko. Nie ukrywam i nie wiem. No ale już przepraszam, ten taniec na samolocie to był sztos. Sama nie wchodziłam na samolot, żeby nie było. Ale tak, ale no tutaj to było trochę. To nie była jakoś bardzo skomplikowana choreografia, ale tam się dużo działo. Nie, ale właśnie dużo się działo i jeszcze ilość tancerzy to naprawdę robiło wrażenie. A tam byli tancerze, wokalistki, wokaliści, więc była praktycznie cała obsada spektaklu i tego mi też strasznie brakuje. Koniec końców, żeby nie było, że jestem rozczarowana pracą w teatrze, bo absolutnie nie jestem. Na tyle się zakochałam w pracy w teatrze, że po pilotach marzyłam, żeby się dostać do kolejnej produkcji. I marzę o tym, żeby zostać tam tak długo, jak tylko się da. Mam nadzieję, że będą potrzebować 50-letnich tancerek. To wtedy ja. Staram się trzymać formę. Bo naprawdę. I powiem tak, no czasami z chęcią wracam do telewizji, żeby zrobić coś takiego innego, mieć taki przerywnik, taki deser. Ale z taką przyjemnością wracam do teatru. Jest też spokojnie, jest stabilizacja, której chyba w pewnym momencie człowiek potrzebuje. No mam swoje lata już, jakby nie patrzeć i doceniłam bardzo właśnie stabilizację, płynność finansową, którą teatr daje niesamowitą. W ogóle teatr nam w trakcie pandemii bardzo pomógł. Także żeby artyści nie przemierali długiem. Zaopiekował się nami na tyle, ile mógł w tamtym czasie, bo wiadomo, teatr też miał ograniczone swoje możliwości, ale przynajmniej na początku starał się dawać nam jakieś aktywności, zadania, typu nagranie piosenki w warunkach domowych. Nagranie piosenki śpiewałam. Nie musiałam, ale śpiewałam i teatr to przeżył i wziął mnie do kolejnej produkcji. Czyli nie było tak tragicznie. Tylko po to, żebyśmy mogli coś robić, żeby dać nam jakikolwiek chociaż
To dało nam i zajęcie jakieś, no i też jakieś tam wynagrodzenie. Więc teatr się opiekuje swoimi artystami, pracownikami, no bo to wiadomo, w teatrze to nie tylko my artyści na scenie, ale też cała masa ludzi poza sceną. Panowie techniczni, oświetleniowcy, dźwiękowcy, panie garderobiane, fryzjerki, make-upiski, wszystko, wszystko dookoła. No to, to tworzy niesamowitą całość. I uwielbiam to miejsce. Naprawdę. I tęsknię. Teraz trzeba cię wybłyszczyć czymś. Mam pytanie takie egzystencjonalne. Co ci dała praca w teatrze? Takiego najlepszego. Jedna odpowiedź tylko jest możliwa? Nie. No dobra, no to... Po pierwsze, możliwość naprawdę spełnienia. Wiem, że to takie oklepane może i takie sztampowe, ale naprawdę tak się niesamowicie spełniam na scenie. Czuję, że to jest moje miejsce. Dokładnie tam. I to na tej scenie, bo byłam już na wielu scenach w teatrach i to jest moje miejsce. Zanim zaczęłam pracę w teatrze, to miałam wrażenie, że praca tancerki była traktowana tak trochę z przymrużeniem oka, że a, bo jesteś tancereczką, tak, no fajnie, fajnie, no gdzie tańczysz, albo co tańczysz, bo na przykład mój wujek zawsze mówił, że a gdzie podskakujesz teraz? Okej. Okay. A dopiero jak zaczęłam pracować w teatrze, to poczułam, że moja praca faktycznie coś znaczy. Owszem, zawsze będę jakimś tam tłem, no bo nie jestem wokalistką ani super aktorką, chociaż staram się. No, ale naprawdę poczułam, że jestem coś warta jako tancerka. Teraz na chwilę przestaniemy gadać i zrobić łyżeczkę. To będzie taką trochę poprzeczkę ci podniesiemy. Niektórzy lubią mi tak właśnie stawiać poprzeczkę i gadają albo uciekają, jak robię usta. A ja mam ciężkie usta do pomalowania. Nie masz ciężkich ust. Mam, bo nie mam konturów. Nawet nie wiesz, co się czasami działa na moich ustach. Takie marki, ale takie... Chyba ci nigdy krzywdy nie zrobiłam. Nie, to nie. No dobrze, to teraz robimy usta. Zrobimy jeszcze rzęski oczywiście. Zrobiłam ci w ogóle taki trochę matowy ten makijaż, ale jakoś tak nie chciałam właśnie psuć tego zbyt dużą nością błysku. I kurczę, nie zrobiłeś ma żółtego. Oh, damn it. Na pewno jest ci bardzo przykro z tego. Bardzo. Cytryna taka jak taki highlighter, wiecie, flamaster. To może jeszcze dodamy. O, nie psuj tego makijażu. Bo nie, co za dużo, to niezdrowo. Pokaż ten żółty, pokaż. Dobrze, pokażę. To trzeba zobaczyć. Tego się nie da pisać. Czekaj, muszę go dogrzewać. Idzie. Uwaga, uwaga. Patrzcie, ten kolorek idealnie by tu pasował, nie? Tak, pewnie się na końcu. To teraz w komentarzach. Za czy przeciw? Jak za, to drugi raz tutaj będziesz i zrobimy z żółtym. Tak, możemy nawet dodać... ten zielony. No to poprosimy o komentarze. Za? Przeciw. No co, usteczka mamy. Tak bardzo monochromatycznie wyszło całość, ale fajnie. I teraz zrobimy to, co najwięcej dodaje nam do makijażu, czyli rzęski. Tak, u ciebie to trzeba trzynasteczki na pewno, 13 mm. Ty się kiedyś zastanawiał, o co chodzi, że ja różnych opakowań używam, to tak, bo jakby wiem, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Kępki mają różne długości i zazwyczaj jest tak, że kładziemy najdłuższe kępki w zewnętrznym kąciku, najkrótsze w wewnętrznym. Oczywiście są różne techniki, ale tak jakby informuję, że są różne długości. Skończyłam makijaż. Teraz pokażę ci, jak on wygląda, żebyś mogła sobie konkretnie zobaczyć z bliska. Boże, Ania. Ania zawsze potrafi mnie zaskoczyć. Mimo, że się malowałyśmy już tyle razy. Tak. Jezu, super.
Próbowałam dobrać kolorki do bluzki, wyszło trochę bardziej intensywnie, ale jakby... Uznajmy, że bluzka się sprała po prostu, ale naprawdę super. I naprawdę z chęcią bym poszła teraz albo na imprezę, albo na scenę, żeby ten make-up zademonstrować. A jedyne co, to pozostaje mi przed kierownicą siedzieć. No, kanapa z narzeczonym. Tak. Oby tylko bez filmu jakiegoś łzawego. Bo żal make-upu. Oj tam. Przyjdziesz następny raz. A teraz jeszcze chciałam wtrącić, bo tego nie powiedziałyśmy, że Asia prowadzi zajęcia fitness online, więc można się do Ciebie zapisać. Tak, zapraszam z całego serca. Prowadzę zajęcia online na Facebooku w każdy wtorek i czwartek o 18:00. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to zapraszam do siebie na Facebooka Asia Sikorska, a tam dowiecie się wszystkich szczegółów. Też zostawię wszystkie informacje na dole w opisie filmu. A teraz się żegnamy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Zawsze jest to dla mnie ogromna przyjemność Cię malować i się z Tobą spotkać i poplotkować trochę. Olka, ja Ci bardzo dziękuję za to, że chciałaś mnie tutaj na fotelu. Nasze początki były dość stresujące. Tak, ale to jest historia na inny raz. A teraz żegnamy się z Wami. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I też zostawcie nam lajki, komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Buziaki, pa, pa!